Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym aceranku, a dzisiaj będziemy mówili o czterech objawieniach, ale zaczniemy od tekstu, który wiem, że wzbudza wiele kontrowersji, czasami przedziwnej interpretacji, a przeczytam go. To jest 16 rozdział Mateusza i werset 28. Zaprawdę powiadam wam, że są wśród stojących tutaj tacy, którzy nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w Królestwie swoim. No i tu wielu ma niezłą zgryzotę. Co z tym zrobić? Jezus mówi wyraźnie, że tutaj, teraz, w tym miejscu stoją ludzie, którzy nie zaznają śmierci, czyli nie umrą, dopóki nie ujrzą wcześniej Syna Człowieczego przychodzącego w chwale swojego królestwa. Co z tym zrobić? Naprawdę wielu wierzących nie wie, co z tym zrobić. No to po kolei. Ten odcinek ma nam opowiedzieć o czterech objawieniach. Pierwsze objawienie. 16 rozdział Mateusza, werset 16 i 17. A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. A Jezus odpowiadając, rzekł mu: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Pierwszym objawieniem, które tak naprawdę decyduje o przyszłości człowieka, jest właśnie to. Ty jesteś Synem Bożym. Ty jesteś Zbawicielem. Ty jesteś Mesjaszem. Jeżeli nie masz tego objawienia, nie możesz być zbawiony. Jeżeli nie masz tego objawienia, nie możesz uwierzyć. Jeżeli nie masz tego objawienia, nie pójdziesz za Jezusem. To jest pierwsze objawienie. Ale możesz mieć pierwsze objawienie i co dalej? Oto drugie objawienie. 16:23. Idź precz ode mnie, szatanie, skierowane do Piotra. Jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Drugie objawienie. Jeżeli poznałeś Jezusa Chrystusa naprawdę, to interesuje cię tylko to, co boskie, a nie to, co ludzkie. To, co boskie, decyduje o twoim życiu, kształtuje twoje życie, zmienia twoje życie, czyni je świętym. To, co ludzkie, cię nie interesuje. Tak, musimy jeść, musimy spać, chodzić do pracy, ale to chyba normalne, także ja tu nie widzę żadnego problemu. Natomiast nasze codzienne życie nie jest koszmarem, nie jest trudem i mozołem, ale jest jednym wielkim oczekiwaniem w służbie na przyjście Pana. Trzecie objawienie. Bardzo, bardzo ważne. Czytaliśmy to, ale może przeczytajmy w kontekście. Jezus powiedział do uczniów swoich: Kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je, a kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? I to się kończy tym stwierdzeniem, że tutaj stoją ludzie, którzy nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w Królestwie swoim. Trzecie objawienie mówi nam, że każdy, kto jest uczniem Jezusa, dojrzewa i wtedy słyszy: jeśli chcesz, chodź za mną, weź swój krzyż na swoje ramiona i naśladuj mnie. Niedawno ktoś mi przysłał, no nie wiem, czy to jest prawdziwe, no ale przysłał mi wypowiedź swojego pastora, który stwierdził, że my chrześcijanie żadnych krzyża już nie nosimy, ponieważ krzyż poniósł Jezus Chrystus. Wywiązała się tam jakaś dyskusja, rozmowa i pastor zdecydowanie pogonił tego, który powiedział, że to nie jest zgodne z tym, czego uczy Biblia. Bo nie jest. Drogi pastorze, trzeba się nawrócić. Trzeba się narodzić na nowo. Wtedy nie będzie się opowiadało bzdury. Głupot. Ponieważ Jezus powiedział, jeśli kto chce pójść za mną, niech zaprze się samego siebie i weźmie krzyż swój, nie mój, mówi Jezus, swój krzyż i niech za mną idzie.
Kto by chciał życie swoje zachować, utraci je. A kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Problem tego pastora najprawdopodobniej polega na tym, że on nie chciał utracić swojego życia. W jego mniemaniu wygodnego, przyjemnego, miłego. Jak to zamieniać na noszenie krzyża? Być może ktoś myśli, że chodzi o noszenie krzyża z drewna. Nie myślcie, że to jest taki całkowity żart. Jak pojedziecie do Jerozolimy, to możecie sobie podejść do wypożyczalni krzyży. Oj, różne wielkości, od takich niewielkich, malutkich można powiedzieć, aż po takie wielkie, które podobno Jezus nosił na sobie. Koniecznie te duże są z kółkiem. No i to oczywiście wzbudza, no niestety, no wzbudza śmiech Żydów. I słusznie tak naprawdę, ponieważ co to jest? To jest cyrk jakiś? To nie o to chodzi. Chodziło Jezusowi, który powiedział, że mamy nosić swój krzyż. Noszenie Jego krzyża i naszego krzyża jest tożsame w jednym. Ten krzyż to posłuszeństwo Bogu. Posłuszeństwo Bogu naprawdę nas krzyżuje. Wyrzuca z nas stare życie i prowadzi nas do życia pełnego Ducha Świętego. Poprzez posłuszeństwo Bogu stajemy się ludźmi całkowicie należącymi do Boga. To jest trzecie objawienie. I wreszcie czwarte, które łączy się z tym, w cudzysłowie, nieszczęsnym wersetem, który tyle kłopotu sprawia wielu, wielu wierzącym. Wierzący uciekają od tego wersetu, jakby go nigdy w Biblii nie było. To jest jeden z najwspanialszych wersetów Nowego Testamentu, bo Jezus składa obietnicę. Są tutaj ludzie, którzy zanim umrą, zobaczą mnie w chwale Bożej. Nie co z tym zrobić. Ano czytać dalej. A po 6 dniach bierze z sobą Jezus Piotra, Jakuba i Jana, brata jego, i prowadzi ich na wysoką górę na osobność. I został przemieniony przed nimi i zajaśniało oblicze jego jak słońce, a szaty jego stały się białe jak światło. Ludzie, spełniło się! Spełniła się Boża obietnica, spełniło się proroctwo Jezusa, Jego słowa zmaterializowały się. I czemu uciekamy od tego fragmentu Słowa Bożego? Przecież Jezus nigdy nie kłamie, a jak kłamie, to w Niego nie wierzcie, bo po co wierzyć kłamcy? To jest czwarte objawienie. To jest to objawienie, które jest naprawdę już dla niewielu. Tak. Ponieważ Jezus wziął na górę przemienienia tylko 3 spośród 12 swoich uczniów. Tych 9 na dole toczyło beznadziejny bój, próbując wygonić demona z chorego dziecka, nic z tego nie było. Ale ci na górze oglądali chwałę Bożą. Ci na górze oglądali chwałę Bożą. I to jest właściwe miejsce dla wierzącego człowieka. Każdy wierzący człowiek jest prowadzony do oglądania Bożej chwały. To jest nasze przeznaczenie. Widzieć Bożą chwałę. Doświadczać Bożej chwały. Radować się Bożą chwałą. A nie chodzić jak ta ostatnia oferma z nogi na nogę i narzekać, i plotkować, i dokuczać wszystkim, i wyśmiewać wszystkich, a najlepiej czynić to w internecie, bo to jest fantastyczne miejsce, żeby dokopać wszystkim, byle nie sobie. Bo ja nieszczęśliwy, biedny, a przecież ja tak kocham Jezusa. A gdzie jest twój krzyż, przyjacielu? Nie ma? A dlaczego nie ma? A nie ma, bo kochasz swoje życie. Nie chcesz. Nie chcesz chodzić tak, jak Bóg ci to powiedział. A dlaczego nie chcesz? Ano dlatego, że jesteś zgorszeniem dla Boga. Myślisz o tym, co ludzkie, a nie o tym, co boskie. I cóż z tego, że przyszedł moment, kiedy Bóg objawił ci, kim jest Jezus Chrystus? Przecież możesz to zmarnować. Możesz to zmarnować. Bo dopóki nie narodzisz się na nowo, możesz zawsze zrezygnować. I możesz zawsze odejść. Bo dopiero jak się na nowo narodzisz, to jesteś zbawiony. Czego wszystkim naprawdę z głębi serca życzę, aczkolwiek nie od moich życzeń to zależy, tylko od Bożej łaski. Niemniej wierzę w to, że Bóg jest Bogiem miłosiernym, dobrym, pełnym miłości i On chce dla człowieka tego, co dobre, a nie tego, co złe. Amen.